Ci młodzi ludzie, z którymi gram, bo są to ludzie wiele młodsi ode mnie, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy współpracę, chociaż bez jakichś koncertów, bez tam możliwości sprawdzenia się na scenie, ale tylko tu, oni przyjeżdżali do mnie na próby, na 2, 3, 4 dni próbowaliśmy, różny materiał graliśmy, ale ja poczułem, że oni są bardzo życzliwi temu, co ja chcę zrobić i jakby ja czerpałem z ich świeżości, z ich entuzjazmu, to mnie ładowało wszystko. Oni dawali impuls do działania. No, tak mi się podobało brzmienie i to, co Rafał i Tadzio zrobili z tym brzmieniem, jest po prostu fenomenalne. I czułem taką wielkość, taką radość niesłychaną, słuchaj. Nie spałem do, nie wiem, 3-4 w nocy, bo słuchałem jeszcze tego i żeby się upewnić, czy się nie pomyliłem, czy ja może źle nie słyszę, ale to brzmienie naprawdę jest wyjątkowe. Ale jestem nadal absolutnie szczęśliwy i wdzięczny losowi, że ta płyta została nagrana, że do niej doszło. Że została zrobiona tak, jak została zrobiona. Etap w moim życiu jest zamknięty. Teraz będę myślał, co nagrać na następnej płycie. I będę mógł zawsze posłuchać, jak czułem się 15 i 16 marca w czasie sesji nagraniowej w studio. Jest bezcenna. Bo ten czas został zarejestrowany. I nikt mi tego już nie odbierze.